Siemaneczko, w tym odcinku chciałem wam pokazać, jak zainstalować Blazing Blur'a, którego pytaliście się. No jest to niezwykle proste, wchodzimy po prostu na stronkę Blazing Pack, zakładkę Shadery, pobieramy. Jak już pobierzemy, tak, wrzucamy do Shader Packsu, tylko że on jest w %data%.minecraft, no i tutaj jest Shader Pack. Wrzucamy tutaj. Następnie wchodzimy w opcje, Video Settings, Shaders, no i oczywiście tutaj zaznaczamy, potwierdzamy, wracamy i mamy tutaj opcje. Defaultowo wydaje mi się, że są one na raz jeden, ale ja mam na raz dwa. No nie wiem dlaczego, ale po prostu tak mi się lepiej gra, nie? Bo to odpowiada też za te zamazywanie ogólnie, za grafikę. No ja gram na razy dwa, wy też możecie, jeśli chcecie, to zostawcie sobie na razy jeden. No w tym poradniku wydaje mi się, że to wszystko. Życzę wam miłego wieczoru, albo miłego dnia, jeśli to oglądacie rano. No i siemka.